Adwentu. Rozpoczynamy nowy rok kościelny i rozpoczynamy piękny okres oczekiwania na najpiękniejsze święta w roku, na Boże Narodzenie. Co jest symbolem Adwentu? Wieniec adwentowy. W 1839 roku ksiądz Wichern, który prowadził dom dla sierot, wielokrotnie słyszał pytanie od swoich podopiecznych, ile czasu pozostało jeszcze do Bożego Narodzenia. Chłopcy, którzy mieszkali w tym domu, bardzo się niecierpliwili. Ksiądz postanowił więc wymyśleć coś, co pomogłoby chłopcom w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Wziął wielkie koło od wozu, a na tym kole ustawił 24 świece. 4 z nich były większe, a 20 mniejszych. Każdego dnia chłopcy zapalali jedną świecę, która odliczała dni do Bożego Narodzenia. Wieniec bardzo szybko zyskał popularność także poza domem dziecka, w całej Austrii, a potem w całej Europie. Na początku wieńce adwentowe zdobiły tylko ewangelickie domy, ale od jakiegoś czasu można już je spotkać prawie w każdym domu bez względu na wyznanie. Najbardziej powszechnym jest taki tradycyjny wieniec adwentowy. Zobaczcie, mój wisi już na lampie, dlatego musicie popatrzeć w górę. On jest upleciony z zielonych gałązek i igliwia, przyozdobiony czerwonymi dekoracjami i czerwoną wstążką. A na jego okręgu znajdziecie 4 adwentowe świeczki. Ale ja chciałabym Wam zaproponować dzisiaj troszkę mniej standardowe wieńce. Za to takie, które będziecie potrafili wykonać własnoręcznie. Mówiłam Wam, że ksiądz Wichern na swoim wieńcu umieścił 24 świeczki. Ja chcę Wam zaproponować również taki wieniec, na którym będzie coś, co będziecie mogli wykorzystać każdego dnia. Nie są to wprawdzie świeczki, ale pudełka od zapałek. Taki wieniec możecie zrobić na słomianym ringu, albo taki podobny ring możecie związać sznurkiem, zgniatając gęsto stare gazety. Potem oplatacie go łańcuchem choinkowym, a na końcu pięknie oklejone papierem kolorowym pudełka od zapałek przyklejacie do wieńca klejem na gorąco. Tutaj o pomoc koniecznie poproście rodziców, ponieważ klejem na gorąco możecie się poparzyć. Kiedy Wasz wieniec będzie już gotowy, poproście rodziców o to, aby do każdego pudełka włożyli Wam albo coś słodkiego, albo jakieś zadanie, które będziecie mogli wykonać każdego dnia. Jeśli nie macie ochoty na taki kalendarz, wieniec adwentowy na każdy dzień, możecie wykonać jedną z moich propozycji wieńców. Ten, najprostszy, wykonałam z rzeczy, które każdy z Was znajdzie na spacerze. Wykonałam go z gałązek, które znalazłam w pobliskim lesie. Przymocowałam 4 takie specjalne talerzyki, które trzymają mi świece i przyozdobiłam sztucznymi gałązkami jemioły. Na końcu wstawiłam świece ponumerowane cyferkami na każdą niedzielę adwentu. Ale możecie też zrobić mniejszy wianuszek adwentowy. Ten wykonałam z połowy styropianowej kulki. Taką kulkę musicie przeciąć na pół, a potem dookoła klejem na gorąco, razem z rodzicami, przykleić orzechy włoskie. Środek wypełniłam mchem, przykleiłam cynamon, szyszkę i czerwone dekoracje, a na końcu świeczki. Możecie też wziąć duży talerz. Ja akurat mam taką paterę, która ma już 4 kominki na świeczki, ale nawet jeśli ich nie będzie, możecie wstawić je tutaj w maleńkich słoiczkach albo szklaneczkach na napoje, a dookoła rozsypać dekoracje, które będą pięknie wyglądały i pachniały w Waszym domu. Proszę bardzo, to moje propozycje. Mam nadzieję, że którąś z nich wybierzecie, a potem w każdą niedzielę adwentu będziecie odpalać kolejną świecę, która będzie nam przypominać o tym, że święta Bożego Narodzenia, pamiątka narodzin naszego Zbawiciela, coraz bliżej. Dzień dobry, drogie dzieci!
Nazywam się Świeczka Adwentynka. Dlaczego takie imię? Pani Kasia opowiadała Wam przed chwilą o tym, że symbolem Adwentu jest wieniec adwentowy, a na nim co? Tak jest! Cztery świece. Ja i moje trzy siostry. Ja jestem pierwszą świecą adwentową. I dlatego dziś na moim szczycie płonie już ogień, bo mamy dziś pierwszą niedzielę Adwentu. Ale niebawem pojawią się na wieńcu również moje trzy siostry. I również one będą mogły zapłonąć, odliczając czas na przyjście Zbawiciela i na pamiątkę Jego narodzenia. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć pewną bardzo ciekawą historię, która wydarzyła się zanim na świecie narodził się Pan Jezus, ale związana jest z historią Jego narodzenia. Chcielibyście posłuchać? Gabriel był aniołem. Był posłuszny Bogu. Czasem przynosił ważne wiadomości od Boga ludziom na ziemi. Przed narodzeniem naszego Zbawiciela czterokrotnie przyszedł na ziemię, aby komuś przekazać coś bardzo, bardzo ważnego. Czterokrotnie, tak jak cztery niedziele w Adwencie, albo jak cztery świece na wieńcu. Posłuchajcie dziś pierwszą z tych czterech historii. Tego dnia Żydzi zebrali się w świątyni na modlitwę, a kapłan Zachariasz wszedł do miejsca najświętszego, aby się modlić i ofiarować kadzidło. To jest najpiękniejszy dzień w moim życiu, bo po latach nadeszła moja kolejność, aby złożyć na ołtarzu ofiarę przed Bogiem. Zachariasz przebywał w świątyni tak długo, że wywołało to zdziwienie ludu. Zachariasz modli się dłużej niż inni kapłani. To dobry człowiek. Szkoda, że nie ma syna, który mógłby być jego zastępcą. Po pewnym czasie Zachariasz wyszedł do zgromadzonego ludu, ale nie mógł mówić. Co się stało, Zachariaszu? Co się stało w świątyni? Zachariasz nic nie powiedział. Gdy skończył służbę kapłańską, wrócił do domu swojego w Judei. Żona jego, Elżbieta, wyszła mu na spotkanie. Zachariaszu, co ci się stało? Dlaczego nic nie mówisz? Zachariasz szybko napisał odpowiedź na tabliczce i podał Elżbiecie, aby ją mogła przeczytać. Gdy się modliłem w świątyni, ukazał mi się anioł i rzekł: urodzi się wam syn. Jego imię będzie Jan. On przygotuje nasz naród na przyjęcie Zbawiciela od Boga. Syna, który ma przygotować drogę Bożemu pomazańcowi? Ale Zachariaszu, dlaczego ty piszesz, a nie mówisz mi o tym? Zachariasz znów napisał i dał żonie do przeczytania. Niech mi Bóg wybaczy, wątpiłem w prawdziwość anielskiego zwiastowania i on mi powiedział, że będę niemy, aż się to wszystko wypełni? Pełni radości i zdumieni, że Bóg ich wybrał do spełnienia tego zadania, Zachariasz i Elżbieta oczekiwali czasu narodzenia się syna. Czas upływał szybko w domu Zachariasza. On, jego żona Elżbieta i Maria, która ich odwiedziła, wiele rozmawiali o synach obiecanych im przez Boga. Gdy urodził się syn Zachariasza i Elżbiety, przyszli krewni i sąsiedzi,
aby go zobaczyć. O, jaki szczęśliwy będzie Zachariasz, gdy jego syn będzie nosił jego imię. On się cieszy, że ma syna, ale na imię będzie miał Jan. Jan? A więc nie dacie mu imienia kogoś z rodziny? Zachariasz, który stracił mowę od chwili anielskiego zwiastowania, wziął tabliczkę, napisał na niej odpowiedź i dał niewieście do przeczytania. Imię jego Jan. Tak więc chłopcu nadano imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła Gabriela. Od tej chwili Zachariasz odzyskał zdolność mówienia. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. Wracając do domu, sąsiedzi długo jeszcze rozmawiali o dziwnych wydarzeniach związanych z narodzeniem się syna Zachariasza. Co znaczy imię Jan? Jan znaczy tyle, co Bóg był miłościwy. Zapewne Bóg ma dla niego specjalne zadanie. Ależ to była piękna historia, prawda? Mam nadzieję, że słuchaliście jej z zaciekawieniem. Ale ja mam do Was jeszcze jedną prośbę. Kiedy już zrobicie swoje wieńce adwentowe, może któryś z tych, które pokazywała Pani Kasia, a może wymyślicie jakiś zupełnie inny i będziecie mieć na niego swój własny pomysł. Koniecznie zróbcie zdjęcie i przyślijcie do Pani Kasi albo wklejcie w komentarzu. Bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają Wasze wieńce i jakie piękne są na nich moje kuzynki świece. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela. Zaśpiewacie ze mną piosenkę, która mówi nam o tym, że oto nasz Król już przychodzi? Śpiewajcie ze mną jedno słowo w refrenie. Hosanna to takie radosne wykrzykiwanie na cześć Króla. A potem w zwrotce ja będę śpiewać, a Wy powtarzajcie za mną. Zaczynamy. Jego majestat wszyscy uznają.
Hosanna, 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 Hosanna. Ale super śpiewaliście! Brawo dla Was! Złóżmy teraz swoje ręce, będziemy chcieli się modlić. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za ten rozpoczynający się Adwent. Dziękujemy Ci za to, że możemy oczekiwać na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że Ty już kiedyś posłałeś Go na świat, aby przyniósł nam zbawienie. Dziękujemy, że teraz możemy czekać na Jego drugie przyjście, kiedy przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na te najbliższe 4 tygodnie. Bądź z nami, otwieraj nasze serca na to słowo, którego chcesz nas nauczyć, a wysłuchaj nas w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam błogosławionego i dobrego Adwentu. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!